kuczka kukała, hej, bradu powidala. Łemkowszczyzna to górska kraina, beskidzka część Karpat, okraszona mnóstwem drewnianych, urokliwych cyrkiewek, zamieszkana przez Rusinów zwanych Łemkami. Łemkowie to autochtoni tej ziemi. Pomimo wielu burz dziejowych, od wieków po dzień dzisiejszy, przywiązani do prawosławia, kultywują swój język, bogatą tradycję i kulturę oraz religię. Cerkiew prawosławna pod wezwaniem świętego Bazylego Wielkiego w Koniecznej jest filialną świątynią parafii prawosławnej w Żdyni. Należy ona do dekanatu gorlickiego, prawosławnej diecezji przemysko-gorlickiej. Świątynia jest położona pół kilometra od słowackiej granicy, w miejscu naznaczonym wydarzeniami z I wojny światowej, krwawą bitwą pod Gorlicami, zwanej Małym Verdun. W okolicy, w całej Łemkowszczyźnie jest 365 cmentarzy z I wojny światowej i ponad 60 tysięcy żołnierzy pochowanych w tych mogiłach. Łemkowie w czasie I wojny światowej też mieli swoją wielką Golgotę. Władze austro-węgierskie utworzyły obóz koncentracyjny w Talerchow, niedaleko Gracu, Austrii. 14 tysięcy Rusinów znalazło się tam, z naszego terenu między innymi również. Zginęło około 2 tysięcy Rusinów. Z sąsiedzkiej Zdyni, skąd pochodził święty Maksym, mamy tam właśnie trzy krzyże, gdzie był grób świętego Maksyma, symboliczna Golgota Łemków. Pierwsza wzmianka o wsi Konieczna pochodzi z 1581 roku i wtedy była własnością Gładysza. Natomiast brak jakichkolwiek informacji o parafii prawosławnej tamtego okresu. Obecna cerkiew świętego Bazylego Wielkiego została wybudowana w miejscu cerkwi, która spłonęła na początku XX wieku. Była wybudowana przez wyznawców kościoła grekokatolickiego. Był to rok 1905-1907. Wiemy, że dopiero w 1912 roku do Koniecznej, tutaj do świątyni, został sprowadzony z Sambora ikonostas, a dopiero w okresie międzywojennym wykonana skromna polichromia. W 1947 roku, w czasie akcji Wisła, w Koniecznej również wysiedlono wszystkich mieszkańców, parafian, parafii tutaj jeszcze wtedy grekokatolickiej i świątynia zostaje praktycznie sama taką sierotką tutaj. Świątynia, która została bez opieki, została prawie całkowicie zdewastowana, a nawet groziła jej rozbiórka. Po 10 latach, gdy wracali tutaj na te tereny, na Łemkowszczyznę, zobaczyli, że są bez pasterza, bez świątyni. Ludzie, którzy wrócili tu do Koniecznej, byli jeszcze grekokatolikami. Ale sytuacja, która miała miejsce w Gładyszowie, gdzie SB przyjeżdża i zabiera księdza grekokatolickiego i mówi, był to Wielki Piątek, ty nie masz prawa tutaj odprawiać żadnego nabożeństwa, jest tu strefa nadgraniczna. I odprowadzając księdza do wsi Małastów, rozżaleni Łemkowie pytają się, ojcze, co mamy zrobić? Przecież zostajemy sami, jest Wielki Piątek. Jeden właśnie z tych SB-ków, tak, odpowiedział, diabeł wam teraz będzie święcić Paschę. Ale ksiądz wtedy wywrócił się do nich i powiedział, idźcie do Bartnego, tam jest ksiądz prawosławny, on wam będzie święcił Paschę. I tak się stało. Gładyszowianie, Żdynianie, Koniecznianie udali się do Bartnego, tam prosili księdza, żeby przyjechał na Paschę do nich. Ksiądz to uczynił i w tym momencie właśnie był taki powrót tych ludzi z powrotem na święte prawosławie.
w latach 60., 70. ksiądz prawosławny, ksiądz Jakimiel stara się o to, by pozyskać jakiekolwiek pieniążki, żeby tą cerkiew uratować. Ale takie gruntowne remonty przebiegały przez cały czas. Dziś możemy powiedzieć, że cerkiew tu w Koniecznej doczekała się takiego prawdziwego, gruntownego remontu, jak i również renowacji ikonostasu, ołtarza, dzięki dobrym ludziom, dzięki wspaniałym ludziom. Bardzo chciałem właśnie w tym miejscu powiedzieć spasi Hospodzi. Cerkiew prawosławna w Koniecznej zwraca naszą uwagę swoją oryginalną architekturą, niespotykaną na terenie Łemkowszczyzny. Jest to świątynia orientowana, trójdzielna, zrębowa, w górnej części nad przeciągiem słupowa. Nawa świątyni jest na planie kwadratu, natomiast prezbiterium na planie ośmioboku. Cała cerkiew drewniana jest oszalowana. Dach kopuły ma pokrycie blachą miedzianą. Szczególną uwagę zwraca kopuła nad przeciągiem, która jest faktycznie bardzo duża, no i również wolno stojąca od zachodu dzwonnica. Wnętrze cerkwi zdobi piękny ikonostas czterorzędowy. Jest tym bardziej ciekawy, ponieważ niespotykana jest jego architektura schodkowa tutaj na Łemkowszczyźnie. Sufit w nawie z pozornym sklepieniem kolebkowym zdobi ornamentyka rozgwieżdżonego nieba, ściany ornamentalne. Błogosławie niesie przez siebie nieskazitelną naukę pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nauka dogmatyczna Kościoła prawosławnego formowała się na pierwszych 7 soborach powszechnych. I nie zważając na okoliczności historyczne, na te wielkie doświadczenia, ten potencjał wiary jest przekazywany dzisiejszemu naszemu społeczeństwu. Ojciec Kościoła, teolog wielki, ksiądz Błuchaków jednoznacznie mówi, gdyby świat znał prawosławie, cały świat by się stał prawosławny. I to jest potencjał naszej wiary, który musimy w swojej skarbnicy przechować i przekazać dla młodych pokoleń. Kolebką chrześcijaństwa wschodniego, cerkwi naszej prawosławnej jest wielka tradycja Bizancjum ze swoją stolicą w Konstantynopolu. I zawdzięczając tej kolebce chrześcijaństwo prawosławne rozpowszechniło się w krajach słowiańskich, jak Serbia, Bułgaria, Morawy i w ten sposób dotarło do naszych ziem. Nasza tradycja prawosławna początki swoje bierze na naszych ziemiach z misji cyrylometodiańskiej. Ta misja świętych równych apostołom Cyrylometodego dotarła na tereny naszej Rzeczypospolitej. Ale prawosławie rozwija się i w dzisiejszej dobie czasu. Na kontynencie amerykańskim coraz to nowi członkowie naszej cerkwi włączeni są właśnie do łona świętego prawosławia. Na kontynencie afrykańskim patriarchat aleksandryjski ciągle otwiera nowe diecezje, nowe parafie, ale zachodnia Europa. Pojawiają się nowe parafie, jak we Francji, w Niemczech. Prawosławie jest tą światłością ze wschodu, która daje świadectwo swojej duchowości, a jednocześnie daje gwarancję dla człowieka na wieczne zbawienie. My w Polsce, jako Cerkiew Prawosławna, przeszliśmy historyczny czas wielkich doświadczeń. Przed II wojną światową potencjał Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej szacował się na około 7 milionów wyznawców. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna jest spuścizną tej tradycji, liczy około
500 tysięcy wyznawców. Pojawia się u nas nowa migracja ze wschodu. Błogosławien Bóg nasz, wsiegda, nyni i prysno, i w wieki wieków. Amin. Dzisiaj na terenie Podlasia, naszej diecezji, stare monastery ze swoją historią, jak monaster świętego Onufrego w Jabłecznej, jak monaster opieki Matki Bożej w Turkowicach, a także wpisany w panoramę życia Kościoła Prawosławnego monaster świętych sióstr Marfy i Marii na Świętej Górze Grabarce, stanowią wielki potencjał i duchowości, i wiary, i naszego dziedzictwa duchowego. I to właśnie prawosławne monastery, jako stale żywe centra duchowości i kultury, są osnową szlaku, śladami wschodniosłowiańskiej tradycji.